Siemanko, cześć, przedstawiam wam Kubę. Cześć. Cześć Kuba. Siema. Kuba i jego Fiat 125P, a niektórzy powiedzą, nie, to nie Fiat, to FSO 125P. No dobra, tak powinno być poprawnie, bo jest to rok, który? 83. 83 rok. Siedzi tutaj pod maską 1.5, czterobiegowa skrzynia, no i zapytacie od razu, a co to za kolor? Mogłem nie widzieć tego koloru. Mogłam nie widzieć. Co to jest za kolor? L78. 8, no. Tak zwany storczykowy. Taki jaśniejszy, zielony. Okej, okay. On był oryginalnie, w sensie on ma tak wbite na blaszce, że to jest... Tak jest. Na tablicy znamionowej znajduje się L78, potocznie zwany storczykowy. Okej. Okay. Co się dzieje, że decydujesz się mieć dużego Fiata? Ty masz 23 lata. Tak na jest. Moment, kiedy nagrywamy to. Tak jest. To jest pytanie, to co, miałeś w rodzinie takiego, siedziałeś w takim? Nigdy. Ja miałem zawsze sentyment. To się dzieje, to było odkąd tylko pamiętam, tak naprawdę. Podejrzewam, że kiedy miałem tam 4-5 lat, to pierwszy raz obejrzałem serial Zmiennicy. Chcesz powiedzieć, że twoja pasja do dużych Fiatów, albo chęć w ogóle posiadania dużego Fiata, bo jest to jednak przedsięwzięcie, mieć stary samochód, remontować go i finansowo, ale też i czasowo. To dlatego, że co? Że oglądałeś serial? Wiesz co, prawdopodobnie. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy się to zaczęło, bo to jest odkąd tylko pamiętam. Jak sięgam pamięcią, prawdopodobnie to właśnie się zaczęło od tego serialu. No i od tamtej pory to stał się mój ukochany samochód. Jak już byłem troszkę starszy, tak, mama mnie zabierała na spacery, to też zawsze, gdzie chodziliśmy, to patrzyłem po ulicach, po parkingach, jakieś opuszczone duże Fiaty, Polonezy, zawsze tylko takich samochodów szukałem. No i kiedyś postanowiłem, że zrobię sobie taki prezent na 18 i sam sobie taki kupię. Prezent na 18. Ale kto ci go znalazł, tata? Tak, ten samochód, ten konkretnie, tego Fiata, tak, tam FSO, znalazł mi tata. Ja szukałem ich od, nie wiem, rok, dwa lata szukałem, już tak na poważnie zacząłem się, kiedy się na poważnie zacząłem się zastanawiać, tak, nad kupnem Fiata, no to mnóstwo tych Fiatów i to jeszcze Fiatów właśnie na licencji włoskiej, no przeszło mi przez ręce. No właśnie teraz pokazuję miejsce, tutaj licencji nie ma i nie powinno być, więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, jak najbardziej, w tym miejscu powinno być, ale nie ma. Bo no celowałem właśnie tak odnośnie do serialu, tak? No celowałem właśnie w ten 8.1, 8.2 rocznik, tam gdzie jeszcze miał ten biało-czerwony znaczek z napisem Polski Fiat. No i co najważniejsze, żeby miał jeszcze dla mnie no. Tak. Słuchajcie, to jest też bardzo ciekawe, że mamy sentyment, mówię mamy jako tam powiedzmy społeczność ludzi, którzy są zakręceni na punkcie starych samochodów, czy też konkretnie dużych Fiatów, mamy jakieś elementy w tym samochodzie, które są dla nas bardzo ważne. One dla takie. Zwykłego śmiertelnika, nazwijmy to, człowieka, który się nie interesuje tym, mówi, ale że co? Że przetłoczenie? Że to, jakie tak. To ma znaczenie, nie? Tak, to było tak jakby taki, tutaj nie ma, ale pozostałość po... Po zamku. Po zamku. Bo kiedyś te Fiaty miały bagażnik na zamek, gdzie się ten kluczykiem otwierało. Potem zamieniono to na dźwigienkę i najbardziej mi zależało, żeby właśnie taki był. No ale niestety trafił mi się trochę późniejszy. Tak? Na początku no, sceptycznie do tego podchodziłem. Tak go obejrzałem, tak mówię, dobra, no może być. Tak? No, na początku chciałem, żeby w ogóle ten Fiat był niebieski. Tak? Żeby był niebieski, żeby dorobię mu ten znaczek, ten starszy, tak odrestauruję go. Tak. No, może a nie chciałeś mieć Fiata ze zmienników, w sensie repliki? Nie chciałem, bo to przejadło mi się to. Pod Pałacem Kultury z 12 takich stoi, tak jako forma turystyczna. Okay. Kolor jest wyjątkowy, nie? To możecie napisać w komentarzach. Wsiądziesz z drugiej strony? Możecie napisać, czy widzieliście takiego, albo kiedy widzieliście ostatnio, bo ja powiem szczerze, dawno temu widziałem ten kolor na zlocie, chyba że ktoś mnie poprawi, gdzieś powie, ty, ale widziałeś na tym filmie, albo na tym zlocie, albo na czymś, więc wiem, że mam i też widzów z prawnym okiem. Dobra, wracamy do twojego FSO, albo mówmy polskiego Fiata, bo dusza tego samochodu, to moim zdaniem dalej jest polski Fiat. Tak, oczywiście.
Kupujesz go w 2018? Tak jest. 22 stycznia 2018 to jest data, która no, odmieniła moje życie tak naprawdę. Okay. Spełniłem największe marzenie wtedy. No i co, Fiat ogólnie, czy tam FSO, znajdował się w Gliwicach. Pamiętam właśnie z tatą pobudka o 4 nad ranem, pociągiem z samego rana trzeba było jechać do Gliwic. No, to był pierwszy, który oglądałeś, czy to było... Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o Fiaty, jeżeli chodzi o oglądanie, no to tam właśnie, jeżeli chodzi o kontaktowanie się z ludźmi, tak, to było ich mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze takie obejrzenie samochodu, że się umówiłem, że naprawdę przyjechałem i obejrzałem, to ten był pierwszy. Ogólnie w ofercie tego samochodu było, że jest po kapitalnym remoncie silnika, że zależy na szybkiej sprzedaży i tak dalej. Tak? No jak ja przyjechałem, no to zdjęcia były zupełnie niepodobne do tego, co zobaczyłem naprawdę. Tak? On był przeżarty korozją, błotnik miał, zwłaszcza przedni. No widać było, że on gdzieś stał. On stał pod jakąś, nie wiem, pod czymś mokrym. Coś musiało na niego kapać, bo miał taką dziurę ogromną przeżartą korozją. W ogóle opony z 96 roku, tak, to w ogóle sparciałe, to strach było na tym jeździć, klakson, wycieraczki, ogrzewanie, nic w nim nie działało, to po prostu złom na kółkach tak naprawdę, no. Wiedziałeś, że trzeba go robić? Tak, to na pewno. Byłeś świadomy, to przynajmniej tyle, nie? Byłem świadom, bo to było tak, że wzięliśmy go na jazdę próbną, co też było ciekawe, to tata prowadził, bo ja jeszcze prawa jazdy nie miałem, tak, kupowałem samochód, a jeszcze prawka nie było. No to zapadło mi w pamięć to, że te szyby strasznie mu parowały, musiałem ciągle tacie przecierać przednią szybę, bo to strach było tym jeździć. No, ciągle przecierałem, ja po prostu jak sobie pomyślałem, że cholera, ja mam tym jeździć, tak, że wiesz, no niby wymarzony samochód czy coś, ale no jednak jest strach, tak. No i tam dojechaliśmy z powrotem na miejsce, tata otworzył bagażnik, zajrzeliśmy na nadkola, tak, bo to też ważne, progi obejrzeliśmy, wiesz, podłoga w dobrym stanie, progi też nie zgnite, nadkola też nie. Tata wziął mnie na bok i powiedział, słuchaj Kuba, to jest dobra baza do odbudowania, ja bym to robił. No to mówię, no na pewno, tak? No to mówi, no ja bym tak zrobił, no. Ja mówię, no dobra, no tylko trzeba będzie zejść z ceny, no. I cena wywoławcza to było 8 tysięcy złotych. 2018 rok. W 2018, tak. 8 tysięcy, ale no z tym wszystkim, co było do roboty i tak dalej, to kupiliśmy go za 4800. No to powiem ci bardzo dobrze. Tak. Wtedy... Czyli ja nie widziałem go, jak wyglądał, ale no... to jest trochę tak, patrzysz na tego, jak na teraz jak wygląda i mówisz 4800 jeszcze przy tych cenach, które są teraz. No to tak. No to no, ale... na 2018 te samochody już były dość drogie. I. No ale powiedzmy sobie, bo też jestem świadomy tym, że takimi filmami jak teraz, czy tymi z serii 50 lat, od wielu lat, gdzieś tam powiedzmy, że nakręcamy sobie cały sentyment do tych samochodów, oprócz tego oczywiście, że mamy go z dzieciństwa albo z jakiegoś tam okresu życia, ale też te ceny transakcyjne, a ceny ofertowe, to myślę, że są duże rozbieżności. Tak, tak. No. Nie jest aż tak źle, myślę, wydaje. Nie? Tak, no pieniądze, które ja na przykład w niego włożyłem, one mi się nigdy nie zwrócą. A, no to tak. Więc, to ja, no, więc wiadomo. No. Jak ktoś jest świadomy, to nie kupuje tak, za tak. Nie wiadomo jakie miliony. Tak. No dobra, ale jeżeli wracamy. Jak mówimy o odnowie, o odbudowie tego samochodu, czy odnowieniu, restauracji, to mówimy tak, silnik, remont. Znaczy to było już w ofercie, było, że silnik jest po kapitalnym remoncie. Ale i tak robiłeś. Tak, że jest po kapitalnym remoncie silnika, tak było dokładnie, tak? Mhm. No powiem ci tyle, no kapitalny remont silnika to dopiero my w nim zrobiliśmy. Okay. Wiesz co, chodźmy na dobra, to chodźmy, pokażę. Dobra. No to na przykład cały silnik, jak tylko otworzyłem, to wszystko było tak zardzewiałe, tak? Osłona filtru powietrza, tutaj ten zbiorniczek wyrównawczy, tak? Cała ta część tutaj jest nowa. Znaczy ogólnie nowa. Cały silnik. A cały silnik, cały silnik, okay. Tak. Nowa cały... w sensie, że kupowałeś, niekoniecznie one są fabrycznie nowe spółki ściągnięte, bo przetrwały tak ileś jest, tam. Tak jest. Ale jednak są w takim stanie, że zdecydowałeś się to zamontować. Albo no w jakiś sposób odnowić. Tak jest. Tak, żeby... Ogólnie cała komora silnika to była stara szkoła w ogóle, tak? Bo to wiesz, przeciw korozji i tak dalej, no to było tak zwanym barankiem położone. Mm-hmm. Tak? Taki czarna smoła, coś takiego, nie? No i wiesz, no wszystko było czarne, a co nie było czarne, to było zardzewiałe. No. Silnik dostaje, czy tutaj ta komora i to, co tutaj siedzi, dostaje nowe życie, blacha dostaje nowe życie. Mhm. Lakier, trzeba powiedzieć, jeżeli patrzycie na ten lakier, on jest oryginalny, zgodny z tabliczką znamionową, natomiast no jest na nowo położony, więc
Tak. Tutaj na tyle, ile dałeś radę odwzorować ten, który był, to zostało to zrobione. Tak jest. Ile mniej więcej szacujesz, że robisz nim kilometrów? Bardzo różnie, bardzo różnie. No ale to jest w setkach czy w tysiącach? Może być nawet w tysiącach, powiem szczerze. Może być nawet w tysiącach. Trochę przejeżdżasz. Tak, ja nie jestem taki, że wiesz, że... Znaczy ogólnie w zimę go oszczędzam, ale nie jestem taki, że na przykład, że nie wyjadę nim gdzieś czy coś takiego. Jak jest potrzeba, jak muszę, tak. Czyli deszcz? Czy jakiś tam lekki deszczyk, powiedzmy, nie ulewa, nie przestraszy cię? To go nie przestraszy. Okej, dobra. To są takie poważne rzeczy, jak rozmawiamy, poważne w cudzysłowie oczywiście, jak rozmawiamy o odnowie, odbudowie, o renowacji samochodu klasycznego. Mhm. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przejdźmy do tyłu. Dobra. Rzadko się, ja pierwszy raz się spotykam, żeby ktoś z takim, ja bym powiedział, że szacunkiem, podszedł do oryginalnego elementu wyposażenia, pozwólcie, że tak to nazwę, tego samochodu i dokonał renowacji. Uwaga, chodzi o kogo? O pieska. Piesek dostał drugie życie. Co ty z tym pieskiem zrobiłeś? On tutaj był oryginalnie, jak go kupiłeś, tak? Tak jest. Czekaj, on jest przyklejony? Nie, może on jest dobrze, to czekaj, to on ma imię w ogóle? Nie ma imienia. Mogę postawić tutaj? Tak. On jest. O, niech pokryty... będzie Maksio, nawet tutaj. O, Maksio. Nazwijmy go Maksio. Dobrze, tak? Maksio. No, powiedz, co ty z nim zrobiłeś? Jak ja kupiłem ten samochód, no to były dwie rzeczy z epoki. Jedno to był piesek, Maksio, a drugie to była apteczka. Apteczka nie miała tyle szczęścia. Niestety nie. Ona po prostu, no tego się nie dało uratować. No, piesek. No też był w bardzo złym stanie. Jedyne, co się zachowało oryginalne, to brzuszek. I. Aha. Na tym wzorowałem się, jaki powinien mieć kolor, tak? Jak zobaczyłem, jak powinien wyglądać, jak kiedyś wyglądał. Mhm. No i postanowiłem tam, kiedyś tam wrzuciłem na grupę zdjęcie, czy jest możliwość odratowania czegoś takiego. No i wszyscy mi mówią, że po co? Że lepiej kupić nowy czy coś, jak już bardzo chcesz iść w oryginał, to możesz go oddać do flokowania. No i znalazłem jeden warsztat, Flokart, bardzo polecam i pozdrawiam teraz chłopaków. Gdzie oddałem pieska i poflokowali mi go według oryginału, według koloru, jaki chciałem. I od tamtej pory jest. Piesek stoi znowu i pilnuje, tak? No właśnie dlatego chciałem, żebyście zwrócić na to uwagę, bo to nie to, co robimy gdzieś generalnie i to, co wszyscy robią, ale te dbałość o szczegóły i to taka charakterystyczne jakieś takie elementy odróżniają nas od tego, od całej reszty, nie? To jednak... Tak. Zwróciłeś na to uwagę, nie? No tak, i bardzo dobrze, bo tak. Piesek się mocno kojarzy z najczęściej tylną półką obok apteczki, tak, obok gazet, tak. Monet czy tam banknotów. Tak. Super. Tak, zwłaszcza, że wiesz, no, w czasach współczesnych nadal produkują takie pieski, tylko akurat one nie wyglądają tak jak ten. No, już takiego nie znajdę nigdzie. No tak, ale to już nieważne, czy jaki to jest rok produkcji pieska, bo nie wiem, czy coś takiego jesteśmy w stanie ustalić, ale, no, ale kupiłeś go, powiedzmy, z tym samochodem. No więc tak, to, więc dla mnie on jest nieodłączną częścią tego samochodu. Stoimy sobie teraz w korkach w Warszawie. Powiedz mi, jaka jest dalsza historia tego samochodu? Znaczy, no, powiem ci też taką historię miałem dość nieprzyjemną. Na początku został zawieziony do pierwszego lakiernika. To był listopad, bo wiadomo, no, w kwietniu go rozebrali, tam robili silnik oddzielnie, coś tam. I w listopadzie został przywieziony do lakiernika i przez 2 tygodnie stał, tak? No ja tam po jakimś czasie przyjeżdżam, patrzę. A na podłodze jest po prostu kałuża, po prostu woda. I ja się pytam, że przepraszam, dlaczego tu jest woda? No oni mówią, bo okno jest otwarte. I ja mówię, to przepraszam, a to nie można zamknąć okna? Oni mówią, no pewnie można. No myślę, dobra, okej, zabieram go stąd, wiozę go gdzie indziej. Bo powiem ci tak, podsufitka była w bardzo dobrym stanie, bardzo byłem zadowolony. Natomiast no po prostu po tym, jak było to uchylone to okno, woda tam naleciała, to była po prostu mokra, to po prostu na słupkach, to wszystko można było wykręcać tak naprawdę, wodę z tego, tak? No po prostu zniszczyli mi samochód, no i tyle, tak? No i po prostu zawiozłem go do innego lakiernika, tam podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie, bardzo. Było tak, że wbili śrubokręt w błotnik, pierwszy lepszy, tak? I powiedzieli, dobra,
to trzeba wymienić, bo tam kit wychodził. Nie można było do gołej blachy się dostać. Poszycia drzwi tak samo, tak? No, z czystym sumieniem mogę ci powiedzieć, no tył to jest po prostu jeszcze 83, a przód to jest 2018 rok. W sensie wymiana, poszyć, bo tylko... Tak jest, tak jest. Okay. To wszystko to są zamienniki, to są, to jest rzemiosło, tak? To nie jest nic oryginalnego w tym samochodzie. Tak no tak, no ale... Chodzi o przód. Mm-hmm. No dobrze. Lakier później, przychodzi czas na lakier. Przychodzi czas na lakier. No, takiego lakieru już nie dostanę. No był tam może ten L78, ale to było od Citroena, tak? To wiesz, to w ogóle błyszczące, jakieś zupełnie nie to, tak? To nie wyglądało w ogóle naturalnie. I co? No i po prostu musieliśmy zmieszać lakier, tak? No i pewnie teraz wiele osób powie i napisze w komentarzach. I napiszcie, co tu słychać? Damy wam parę sekund na to, żeby zrobić. Czy tak brzmi Fiat? Nie, nie. On nie powinien tak brzmieć. Ale to jest życie z Fiatem. Tak, no to jest akurat po prostu dzień przed, bo po prostu jutro mam w planie zawieźć samochód do warsztatu. Okay. Bo już... no bo po prostu no, to już za długo trwa, tak po prostu wyje most tylny, który po prostu no, strasznie mi na tym tyle siedzi, przez to więcej też pali, no słyszysz co się dzieje, tak? No, zaraz im szybciej będę jechał, tym... No ale jakbyśmy tak mieli wszystkie takie idealne filmy bez wyjących mostów czy jakichś usterek, to kto by mógł na YouTubie oglądać, a tutaj mamy no film tak. Instruktażowy, jeżeli słyszycie coś takiego, no tak. To prawdopodobnie... No jest tak. Coś do zrobienia tak, w tym tak, wypadku. Tak. Znaczy powiem no. Wprost, jeżeli chodzi o całą renowację tego samochodu, wizualnie zrobione jest wszystko. Natomiast jeżeli chodzi pod względem technicznym, mogę powiedzieć, że on jest zrobiony na 80%. Okay. Bo to okay. Właśnie ten most tylny i tak dalej, to powinno tak. Nie wyje. No ale nie nudzisz się, masz ciągle jakieś zadanie? Nie, zrobiacie. Nie, powiem ci, że nie. Nawet jak tam zaglądałeś przez chwilę pod maskę, to nawet poduszki amortyzatorów zostały pomalowane razem z tym, z karoserią, tak. I też nie narzekam, bo nie chciałem mieć czegoś takiego, nie chciałem mieć samochodu, który będzie tak zwanym cukierkiem, tak? Okay. Ja po prostu lubię przy tym samochodzie coś robić, lubię mu szukać części, lubię zamawiać, lubię tam grzebać i wiesz, jeżeli jest coś niedoskonałego, to tak naprawdę tym bardziej się cieszę. Okay. Bo dla mnie to jest czysta przyjemność po prostu.